Witam Was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, MRF chodzi, rozgrzewam go, będzie wymiana oleju. Jak widzicie po tytule, tak samo będę go musiał umyć. Kupiłem nowy olej. I rajter wychwalał, zobaczymy jak to będzie na tym chodzić. Motul 7100. Tamten olej co miałem wcześniej zalany, powiem, no chujostwo totalne. Jak się dobrze pitbike rozgrzał, to po prostu woda się robiła i uszczelniacze jak nie były takie już... uszczelniacz miałem taki lekko już wytarty i po prostu z niego się lał ten olej. Po prostu taka się woda zrobiła. No i no szkoda gadać. O taki uszczelniacz chodzi. To mam tutaj ze drugiego statora, bo drugi stator mam. Może będzie lepszy niż tamten co mam obecnie. Tak samo kupiłem sobie nowy o-ring tutaj na stator, bo tamten chyba puszcza co mam założony. Jeszcze zobaczę czy to będzie trzeba wymienić czy nie. Ewentualnie wymienię nowy ten uszczelniacz, o-ring i ten uszczelniacz. I kurde, nie wiem co z tymi uszczelniaczami tutaj, co są pod śrubkami tam u mnie, czy są, czy nie ma. Najgorsze, czego się obawiam, to czy w ogóle ściągnę magneto. Film z wymiany oleju już macie na kanale, więc chyba nie będę drugi raz go nagrywał. Szkoda, szkoda miejsca ogólnie. Dobra, ja się biorę za wymianę. Ten olej, co tutaj widzicie, ten, to będzie dokłada lany. Chyba 3 litry około, 2 i coś litra, 2700 chyba mi wchodzi dokłada, więc kupiłem większy ogólnie pojemnik 4-litrowy, taniej dochodzi niż 4 litrówki. Dobra, łapeczka w górę, ma być. Dobra, olej spuszczony, wyczyściłem wszystkie filtry. Ten siatkowy filtr, co kupiłem, był w miarę czysty, jeszcze przedmuchałem go trochę kompresorem i jeszcze na pewno jeszcze pojeździ chwilę, bo nie mam tam syfu za bardzo. Tu wam jeszcze chciałem pokazać jaki ja mam magneto. Mam magneto jeszcze mniejsze niż Outer Rotor Kit. To jest takie jak w K170 silniku. X170 Kayo. Taki stator i magneto. One jest prądotwórcze. Prawdopodobnie sobie wykorzystam to, że robi ono prąd i zamontuję sobie klakson. Zamontuję sobie klakson, zrobię sobie dodatkowy tutaj guzik przy kierownicy. Gdzieś tutaj taki malutki guziczek, że jak będę kogoś wyprzedzał na przykład na cross country albo no ogólnie jak ktoś będzie powoli jechał na cross country i chciałbym go wyprzedzić, to sobie przyklaksonuję i mam nadzieję, że to cenne minuty mi dzięki temu zyskam. Prawdopodobnie zrobię filmik z tego, chyba że mi nie wyjdzie, to nie będzie filmiku. Taką jakąś drobną instalację się tutaj pyknie i wykorzysta się ten prąd, co robi ten stator do klaksonu przynajmniej. Myślę, że to byłoby bardzo fajne i przydatne. Pitbike będzie bardziej nie na enduro, tylko na takie wyścigi, w sensie na jakieś kurde ogólnie do zawodów, więc tak za bardzo go pod enduro nie będę robił tych świateł, tego wszystkiego przy tym pitbike'u. Ewentualnie jak będziecie ładnie mi tutaj kanał subskrybować i ogólnie będzie się on ładnie rozwijał, to może wyposażę się w drugiego jakiegoś pitbike'a, którego przerobię tak samo jak RCK, tylko że będzie silnik tam prawdopodobnie ten ZDS-190 z rozrusznikiem i zrobimy takiego fajnego enduraka malutkiego. Taki pitbike do zabawy w lesie. Duża pojemność, mało mocy, można powiedzieć, bo tam ten ma silnik około 18 chyba koni miał. Mało mocy, ale za to bardzo duża żywotność i ogólnie zrobimy go na jakimś fajnym airboxie i... ale to nie będziemy co na razie marzyć o tym. Jak widzicie, jest tu dużo oleju, prawdopodobnie poszedł mi uszczelniacz, będę próbował to rozebrać. Tu mam taki prowizoryczne, zespawane, zrobione, jeszcze to muszę troszeczkę podtuningować,
bo jest za szeroko, bo to jest pod orka było robione, a tu jest trochę węższy rozstaw tych dziurek i taki blokada ogólnie magneta. I sobie zrobimy, żeby to ściągnąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Ściągacz mam do tego. Może się uda się odkręcić. Widzę, że już chyba śrubki też będą do wymiany, bo ktoś tu fuszerkę odpierdolił. O, tu śrubeczka na dole. Jakaś jest wymieniona. Coś mi się wydaje, że może pod spodem o-ringów nie być. I wtedy będzie lipa. Lipa naprawdę będzie. Tutaj właśnie nie wiem, czy ten uszczelniacz też mi nie puszcza. Chociaż na wałku od zmiany biegów nie mam w ogóle luzu, więc to prawdopodobnie będzie tylko i wyłącznie olej ten, co mi się tutaj wylewał z góry. Bo pod tym deklem w ogóle nie mam uszczelki, więc będzie to wszystko mi się pewnie wylało i oblepiło tutaj na tym. Poczekajcie chwileczkę, zaraz to zamontuję. Jeszcze powiem takie parę słów o ściągaczu. Ściągacz możecie dostać na feedbackmrf.pl lub feedbike.pl. Możecie taki dostać ściągacz lub ewentualnie na Allegro. Cóż, jak nakładacie ten ściągacz, najlepiej go wkręcić na maksa, ile macie tych zwojów na magnecie, tyle wkręcić na maksa, bo jak się wam to obrobi, to ja dziękuję, potem ściągać takie magneto. W tym akurat w przypadku w MRF-ach jest gwint lewy, więc nie kręcicie w prawo, tylko kręcicie w lewo, żeby nakręcić ogólnie ściągacz na magneto. Jest gwint w drugą stronę. No i czasami jak nie ściągnie, ogólnie się nie da ściągnąć, po prostu tak twardo siedzi magneto, że po prostu nie może wam zejść. To naciągacie ten ściągacz, nakręcacie go na maksa, ile dacie rady, w sensie gwintu, uzwojenie. Potem naciągacie dość mocno go trzeba naciągnąć i trzeba tutaj w trzpień puknąć ze parę razy młotkiem. I tak samo to powinno co nieco pomóc. Chociaż oczywiście nie można nie wiadomo jak przesadzać z tym ładowaniem, bo żeby nie uszkodzić sobie gwintu na wale, bo będzie potem ogólnie problem. Ściągnę je i pokażę wam jak to magneto jest w porównaniu do standardowego magneta w RC-ku, jaka jest różnica w wielkości i prawdopodobnie w masie. Dobra, widzimy się po przerwie. Musiałem się przenieść, bo nie wiem, czy to widzicie, ale ładna chmura idzie dość ostro w naszą stronę, więc kurde, prawdopodobnie będzie lać zaraz, a nie chcę, żeby mi do silnika nalało. Ściągnąłem stator. Tak to tu wygląda w silniku YX160 w środku. Teraz radzimy, ale łańcuszek już jest lekko wyciągnięty, bo od dołu, jak widzicie, jest luz. Od góry jest naszpanowany, więc łańcuszek już jest deczko wyciągnięty, ale jeszcze nie ma tragedii. O-ringi były, a wina jest tylko i wyłącznie tego uszczelniacza tutaj na środku. Ktoś go chyba wymieniał i wymienił na jakieś dziadowski. Po prostu słabo siedzi tutaj na wałku. To mam drugi uszczelniacz z tego drugiego statoru. Ten czarny. Sprawdzimy, jak on siedzi na tym wałku. O, ten siedzi. Ten siedzi dość twardo. Czyli będzie trzymać olej. Ale dla pewności jeszcze wymienię ten uszczelniacz, bo on też chyba nie trzymał za dobrze. No ogólnie o-ring, ten z zewnątrz, też sobie wymienię. Standardowy magneto z RCK i magneto z YX170. Jest naprawdę małe. Ork jest minimalnie mniejszy od, no nie tak znowu minimalnie, ale jest mniejszy od ten rand tutaj, można powiedzieć. Jest mniejszy od standardowego. A ten już jest całkowicie, ten z magnetem już jest całkowicie maluteńkie. Ale ma dużo magnesów, to jest ten plus. Ciekawe jaki będzie prąd robić. No i tak, to jak już weźmie się jedno i drugie do ręki, jest totalna różnica. Czuć dość ostro. Dobra, założony stator, założony magneto, dokręcone odpowiednio. Wymieniłem śrubeczki, obydwie na nowe. O-ring
i uszczelniacz też na nowy, powymieniałem. I w tym odcinku nie będziemy myć go, bo jeszcze pojadę sobie pojeździć, potestować, czy będzie mi się dalej tu lało, czy nie. A kłada wyciągniemy w następnym z odcinków. No, tu mi tylko jeszcze zostało tylko zamknąć dekielek i tyle. Tu braczek walczy jeszcze z kołem. Łożyska w kole. Ach, te KTM-y co chwilę się psują. No. A ja tutaj składam. Aha, jeszcze muszę sedentkę wymienić. Ale filmik z wymiany też macie na kanale, więc nie będę przedłużał na darmo. Sztucznie wydłużał tych. No i niestety Mita C20 jest do wywalenia. Mimo że jest pełno bieżnika jeszcze, dość sporawo. Jechałem na kapciu. Kurde, nic mi się tutaj. Nie będziecie widzieć, ale tutaj te szwy powychodziły dookoły, z jednej strony opony i z drugiej strony opony dookoła. I ścięło mi dętkę w mak. Po prostu od tego skakania, od tej jazdy agresywnej na zawodach, ścięło mi dętkę. No i opona będzie do wywalenia. Boję się, że z przodu będzie to samo. Kto wie, jak jeździł poprzedni właściciel, a jeszcze z przodu nie ściągałem opony. Kurwa, no. No i niestety, no, założyłem na razie tą standardową, co przychodzi z RC-kiem, bo jeszcze miałem, mam kompletem 14-12, to 12 założyłem z tyłu, ale to jest opona nie do jazdy. Na tym nie do pojeżdżę na zawodach, więc na razie, jak będą jakieś zawody się zbliżać, nie zobaczycie mnie. Raczej, chyba że ukupię opony, ale na razie u mnie ciężko z kasą. Ciężko z kasą i raczej opon na razie nie będę kupywał. Do przodu i do tyłu, bo to już komplet pasowałoby wymienić. Myślałem nad jakimiś tymi Kenda. Tylko nie wiem, czy mają oponę 90 z tyłu, tak to bym przetestował 90. Bo ta 80 to taka trochę mi nie podchodzi opona. Aha, ile będzie mieć ta tyterka, bo dużo osób mi pisało pod ostatnim filmikiem o wysokość do siedzenia tyterki. Zaraz zmierzymy. Skoczymy po meterka. Gdzieś tu się plątał. Jakiś metr? Jest. Zmierzymy ile tyterka ma do siedzenia. No jest to coś podobnego, no, dłuższy o wiele motor. No może nie o wiele, ale dłuższy niż w najniższym punkcie zmierzymy, ile ma do siedzenia. Takie 80. Do siedzenia będzie mieć 80 w najniższym punkcie, czyli tu będzie mieć 80 do siedzenia, a długości no nie starczy mi metra, pewnie ze 2 metry. O, zaraz zmierzymy. Od początku koła do końca koła, ile będzie mieć? Cyk, fuch, tam 1,60. Takie 180. Cała długość motocykla 180. 80 jest wysokość na 180 długości, takie około. No. Motor nie jest wysoki, ale on jest stworzony właśnie do nauki. Nie ma może zawieszenia z najwyższej półki. Jak widzicie, na cięgno jest hamulec, ale on jest wieczny, można powiedzieć. Okładziny wam nigdy nie zajdą praktycznie. No, odpalanie, no kurde, no każde dziecko odpali ten motor. A pitbike'a, takiego MRF-a czy coś, to już jest o wiele, wiele ciężej odpalić. A tutaj to naprawdę, no kompresja jest duża, no ale przełożenia na kopku są takie, że właśnie, żeby jakaś młoda osoba mogła odpalić go, nie? To właśnie było projektowane pod takich takie osoby, które nie mają jeszcze mocy w nodze do kopania 450. Tak wam powiem. Braciak ma tą KTM 300, no ale o wiele łatwiej go kopnąć niż MRF-a nowego. Albo moją 170 też. Jest o wiele, wiele trudniej kopnąć niż 300 KTM-a, tak wam powiem, z doświadczenia, bo mam tutaj KTM-a i mam 170 MRF-a i mogę powiedzieć, że 300 to ja palę na dotyk. Ręką wnet bym odpalił. No nie, no trochę przesadzam, ale
ale o wiele łatwiej jest kopnąć niż moją 170 na przykład. Takie wam daję porównanie. A tę 125 to tak samo, no. To też jest mały kopeczek niby jest, ale to też jest kopnąć łatwo, nie? To też jest strasznie łatwo kopnąć. No i dlatego właśnie jak projektowali TTR-kę, nie, to właśnie tak ją projektowali, żeby dać sobie radę odpalić. Dwa kąty wyprzedzania robi to właśnie to, że odpala przy lekkim kopnięciu nawet. Nawet wydaje się wam, że motor zgaśnie, lekko ruszy i jeszcze odpali. Naprawdę, no naprawdę wam powiem, że do enduro jest właśnie zarąbisty, bo jest ciężko udusić, ciężko, żeby wam ogólnie zgasnęła. Łatwo jest odpalić, nie trzeba mordować się, nie wiadomo jak kopać. Motorek jest naprawdę zarąbisty. No. Lekki, trochę cięższy od... No cięższy trochę jest, no wiadomo, koła większe. I ten to robi to, i ramo ogólnie, wahacz, i ten jest troszeczkę cięższa niż RC albo RCU moje. No ale no... No powiem wam, że jeden z najlepszych motorów, na jaki jeździłem. Wizualnie jest do poprawek, no siedzenie no jest wyobdzierane do poczucia siedzenia, jakieś okleiny by trzeba było walnąć. No i z tyłu zębatka jest do wymiany. Z przodu wymieniłem zębatkę. Łańcuch też był wymieniony, ale łańcuch też najlepiej wymienić. Wymienić łańcuch na nowy i zębatkę tylną. A tak to jeździć, 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 jeździć. Taki motor, no. Szkoda mi, no, ale potrzebuję kasy, no. Jak chcecie, żebym więcej się pokazywał na zawodach, no to skądś te pieniądze się muszą wziąć, nie? Ja nie biorę pieniędzy znikąd, nie mam bogatych rodziców, no, za wszystko sam muszę zarobić sam. No dobra, no to tyle będzie, no. Ja jeszcze odpalę na tym nowym oleju, żeby sobie pochodził chwileczkę, a potem pojadę do Pit Bike Ridera. Zobaczyć, jak tam na torze robi. Nie miałem czasu, a kurde, no pasuje do niego tam podbić i zobaczyć, co on tam maści, podobno traktorkiem ogarnia temat. Więc ja dużo nie będę wam przedłużał, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się, hej!